Ruch Chorzów będzie grał w Chorzowie, jednak nie przy Cichej 6, a na Stadionie Śląskim. Dyskusja na ten temat trwa już od kilku tygodni, a zaczęła się od meczu z Wisłą Kraków i tego transparentu. Zakaz gry w piłkę nożną na Stadionie Śląskim, no jednak to był żart, bo Stadion Śląski jest stworzony do piłki nożnej. Mimo wszystko mecz, na którym tak bardzo zależało kibicom, się tu nie odbył. Zaczęli atakować Stadion Śląski i miasto, a politycy też nie przegapili okazji na wymianę uprzejmości. A jak premier chce pomóc, to ja chętnie zapraszam do tej pomocy. Myślę, że nie czas na igrzyska, tylko na konkretną pracę. Jestem przekonany o tym, że przy odrobinie dobrej woli możemy z powrotem Stadion Śląski przywrócić do użytkowania, pełnego użytkowania, tak żeby piłkarze również mogli tam cieszyć się i odnosić zwycięstwo. A na drobne złośliwości macham ręką. Być może teraz politycy będą licytowali się, czy im sukcesem będą mecze Ruchu na Stadionie Śląskim, bo zapadła już decyzja w tej sprawie, ale rozmowy jeszcze się toczą. Partnerem dla Stadionu Śląskiego i dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tworzenia umowy będzie bezpośrednio miasto. To my będziemy wynajmować i my będziemy to potem udostępniać Ruchowi. Więc też jesteśmy podmiotem zaufania publicznego, mamy inny budżet, inaczej się rozkładają ryzyka. Myślę, że to da szansę także Urzędowi Marszałkowskiemu na stworzenie jeszcze lepszej oferty. Choć wydaje się, że ta informacja powinna cieszyć kibiców, to nie każdy jest optymistą. Ruch Chorzów na razie rozgrywa swoje mecze przy Okrzei w Gliwicach na Stadionie Piasta. Tam kibiców widać, bo krzesełek jest kilka razy mniej niż na Stadionie Śląskim. Będzie wyglądał dosyć pustawo, a stadion w Gliwicach z kolei jest dosyć kompaktowy. Musimy do niego dojeżdżać, to prawda, nie znajduje się w Chorzowie. Są to niewątpliwe minusy, ale myślę, że nie tracimy na nim w taki sposób, jak możemy tracić na Stadionie Śląskim, gdzie szacowany koszt wynajmu całkowity, nie mówię tutaj o czynszu tylko, ale o wszystkich kosztach, które są do poniesienia, wynoszą w granicach miliona złotych za jeden mecz. Nie oznacza to jednak, że w Gliwicach Ruch już nie zagra. Umowa, która ma zostać podpisana, będzie musiała uwzględniać terminarz imprez. Kolejne lata też mamy już zaplanowane, bo z takim wyprzedzeniem niektóre imprezy są robione. Mamy kalendarz 24, 25, 26, nawet 27 już mamy pewne rezerwacje. Klub ma czas do 15 kwietnia, żeby złożyć wniosek licencyjny do PZPN. Zgodnie z zasadami miejscem głównym rozgrywania meczów Ruchu musi być Chorzów, a przy Cichej nadal grać się nie da, bo trzeba było zdemontować oświetlenie. Najważniejsze, żeby dostać licencję, oby w jak najwyższej lidze i przetrwać ten trudny moment i najważniejsze to, żeby też pomimo tego, że gdziekolwiek gdzie będziemy grać, żeby tutaj też był plan na budowanie nowego obiektu naszej siedziby. Konkretów w sprawie budowy na razie nie ma, choć niedawno premier miał zadeklarować, że dołoży 100 milionów złotych na inwestycje. Jednak zanim to nastąpi, kibice będą mijali Gerarda Cieślika w drodze na mecze na Stadionie Śląskim. Na razie nie wiadomo, czy będą to mecze ekstraklasy, czy pierwszej ligi.